daje mi sens na to wrócę. Paragraf pierwszy. Wnioskuję się ponownie o włączenie 287.12 o 32 na podwórze do granic projektowanego ogródka Garnowskiego przy ulicy Dowilni. Jednocześnie w paragrafie drugim podtrzymuje się negatywną opinię dotyczącą zbycia działki nr 287.12 etc., który został, co zostało zapisane w paragrafie pierwszym uchwały nr 25/184/2012 Rady Dzielnicy 9 z dnia 12 kwietnia 2012 roku. Pozwolę sobie wyczytać uzasadnienie. Działka nr 287/12 znajdowała się w obrysie, znaczy znajdowała w obrysie, w granicach koncepcji projektowanego obecnie ogródka Jordanowskiego przy ulicy Dowilni. Są procedury zapłacili, została przyjęta. Realizacja inwestycji pod nazwą budowa ogródka Jordanowskiego została ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym i finansowym miasta Krakowa. Realizacji ze środków dzielnicy 19, przypominam, w tym roku 210 tysięcy. Na podstawie opracowanej koncepcji rozpoczęto obecnie prace projektowe. Działka nr 287/12 położona od strony rzeki Wilgi zapewnia użytkownikom projektowanego ogródka Jordanowskiego oraz mieszkańcom bliskiego 5-tysięcznego osiedla cywilnego niezbędny dostęp do ciągu pieszego zlokalizowanego nad rzeką Wilgą. Brak było podstaw do wyłączenia tej działki z granic projektu inwestycji. Włączenie przedmiotowej działki do obszaru ogródka Jordanowskiego pozwoli także na ujęcie w projekcie, a następnie realizacji wszystkich ustaleń zawartych w koncepcji. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa za przyjęciem uchwały proponowanej brzmienia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta.